Dzień dobry, witam się z Państwem, Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Dziś po raz kolejny zapraszam z kawiarni Szkoły Filmowej w Łodzi. A o czym będziemy rozmawiali? O muzyce i o operze. Zapraszam serdecznie. To jest podcast WFO. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, w kawiarni Szkoły Filmowej w Łodzi i jest z nami doktor Wojciech Kubiak, osoba wielu talentów, wielu umiejętności, nie tylko główny technolog Szkoły Filmowej w Łodzi, odpowiedzialny za studio i technikę telewizyjną, ale również osoba, która jest muzykiem i inżynierem, który odpowiada, tak jak wspomniałem, za bardzo technologiczne aspekty funkcjonowania Szkoły Filmowej w Łodzi. A dlaczego tutaj jesteśmy? Ponieważ wspólnie, to znaczy i Wojtek, i ja, zrealizowaliśmy wielkie przedsięwzięcie, o którym będziemy za chwileczkę mówili. Tym przedsięwzięciem jest inscenizacja, adaptacja na potrzeby telewizyjne i filmowe opery Krzysztofa Pendereckiego pod tytułem Raj Utracony. Zapraszam serdecznie. To jest podcast WFO. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Tak jak wspomniałem, ty jesteś nie tylko inżynierem, nie tylko technologiem szkoły, nie tylko zrobiłeś doktorat na Wydziale Operatorskim, ale jesteś też muzykiem. I chyba nie przez przypadek zająłeś się wraz ze mną inscenizacją, czy też inaczej adaptacją opery pod tytułem Raj Utracony, którą napisał Krzysztof Penderecki. Nie mylę się, jesteś muzykiem. No, muzyka towarzyszy mi przez całe życie. Kończyłem ognisko muzyczne na prawach podstawowej szkoły muzycznej. Później na studiach graliśmy w zespołach rockowych. No, także ta muzyka towarzyszy mi przez całe życie. Zajmowałem się też w swoim czasie komponowaniem muzyki do reklam czy programów telewizyjnych. Mam trochę właśnie instrumentów, na których sobie od czasu do czasu lubię grać. No, ty jesteś bardzo skromny, bo ja nieraz słyszałem, jak w czasie przygotowań do różnych imprez siadałeś przy fortepianie i potrafiłeś pięknie grać na gitarze również i na wielu innych instrumentach. I teraz to, że zdecydowałeś się, nie wiem, podjąłeś tą rękawicę i wyzwanie, jakie ja ci postawiłem, a mianowicie to, że zajęliśmy się razem operą pod tytułem Raj Utracony Krzysztofa Pendereckiego, to nie jest przypadek, prawda? No tak, jest to forma, którą podjęliśmy rzeczywiście tutaj wspólnie. Wyzwaniem było to, że w założeniu miała to być realizacja zarejestrowana w rozdzielczości 4K. Ponieważ szkoła posiada kamery telewizyjne, broadcastowe, właśnie, które zapewniają nam rozdzielczość pracy w tak zwanym 4K Ultra HD, spróbowaliśmy podjąć to wyzwanie i zrealizować to przy pomocy naszych właśnie kamer studyjnych. No i dosyć nietypowy sposób, to znaczy wykorzystując metody tak zwanej zdalnej produkcji. No właśnie, bo tak się wydaje, że 4K. Telefon przeciętny, iPhone ma 4K, może nawet więcej już teraz tych pikseli, a to nie chodzi tylko o to, że jest taka rozdzielczość. Istotą było to, że zrealizowaliśmy to taką specyficzną metodą wozu transmisyjnego bez wozu transmisyjnego. Opowiedz, czym jest zdalna produkcja? No, zdalna produkcja to jest, tak jak zauważyłeś, właśnie rejestracja za pomocą środków telewizyjnych, ale te środki telewizyjne podzielone są w nieco inny sposób niż przy tradycyjnym sposobie rejestracji na zewnątrz, poza studiem. W przypadku tradycyjnych rozwiązań korzystamy właśnie z wozów transmisyjnych. W angielskim spotyka się takie określenie OB vans, czyli Outside Broadcast Vans. Są to duże właśnie samochody, ciężarówki wypełnione całe sprzętem. Tak naprawdę jest to studio na kołach, które podjeżdża w określone miejsce. Stamtąd dopiero wypakowywane są kamery. I na przykład w ten sposób jest transmitowany mecz na żywo, prawda? I wiele innych po prostu właśnie tak rejestracji, które odbywają się w taki tradycyjny sposób. Natomiast właśnie zdalna produkcja polega na tym, że tylko niewielka część tego sprzętu wyjeżdża ze studia,
Praktycznie są to same główki kamerowe, ewentualnie część sprzętu dźwiękowego. Główki kamerowe. Powiedz, czym są główki kamerowe, bo to nie jest takie oczywiste dla naszych słuchaczy i widzów. No, główki kamerowe. Tradycyjna kamera telewizyjna tym się różni od kamery, z którą często możemy spotkać gdzieś na ulicy, prawda, jako taką kamerę reporterską, że w kamerze reporterskiej mamy zarówno tę część związaną z przetwarzaniem obrazu, dźwięku, ale także zapis, rekorder, który jest zamontowany razem, stąd fachowa nazwa to nie jest kamera, tylko camcorder, czyli kamera plus rekorder. Natomiast kamery telewizyjne nie mają tego rekordera. Kamery telewizyjne zbudowane są w ten sposób, że jest właśnie ta tak zwana główka kamerowa, która jest połączona kablem, czy może to być, różne są rodzaje kabla, najczęściej ostatnio są to kable światłowodowe, łączenia światłowodowe. Dopiero sygnał właśnie z tej główki kamerowej jest transmitowany do urządzeń w aparaturze studia, i tam dopiero rozdzielany, powielany, przetwarzany, a następnie trafia do rekorderów, które również znajdują się w infrastrukturze studia. Teraz mam pytanie, po co tak sobie komplikować życie? Przecież można by było mieć, tak jak każdy z nas miał kamerę jakąś, nawet taką domową, gdzie nagrywanie odbywa się wewnątrz urządzenia, które ma obiektyw, prawda? Tak działa camcorder, czyli kamera z rekorderem, wszystko w jednym. A ty mówisz o tym, żeby oddzielić jedno urządzenie od drugiego. No więc specyfika pracy telewizyjnej polega na tym, że jest to najczęściej jednak praca na żywo. I przy tej pracy na żywo, szczególnie w przypadku pracy wielokamerowej, no musimy zapewnić to, że te kamery po pierwsze są właściwie ze sobą zestrojone. To znaczy wszystkie pokazują mniej więcej te same barwy. Prawda? Nie może być tak, że jedna kamera, która pokazuje ten sam obiekt, będzie miała odcień nieco bardziej, powiedzmy, żółtawy, druga nieco bardziej czerwonawy, trzecia bardziej zielonkawy. One muszą być bardzo precyzyjnie zestrojone ze sobą. No i to właśnie do tego służą różnego rodzaju pulpity sterujące, które mamy wewnątrz właśnie studia. Poza tym przy zapisie wielokamerowym bardzo istotne jest to, że te wszystkie kamery muszą być synchroniczne ze sobą. Żeby one mogły zostać prowadzone na mikser wizyjny, muszą być sygnały dokładnie synchroniczne. Po trzecie, musimy mieć te sygnały spięte tak zwanym timecodem, czyli każda ramka, każda klatka... Kamery się nie rozjeżdżają, pokazują w tym samym momencie to samo, prawda? To samo, tak. W każdym razie polega to na tym, że właśnie że każda sygnał jest transmitowany w ten sposób, że jest 25 klatek na sekundę transmitowanych i każda klatka ma swój specyficzny kod, którym jest oznaczona. No i wszystkie te kamery spięte właśnie razem w systemie studyjnym rejestrują ten obraz dokładnie z tym samym timecodem, z tym samym kodem, więc wiadomo, że dokładnie klatka wszystko się zgadza, o tym samym kodzie, ale nawet z różnych kamer jest rejestracją dokładnie tego samego momentu, który właśnie wcześniej rejestrowaliśmy. A teraz opowiedzmy, czym jest zdalna rejestracja, bo jakbym mógł ja powiedzieć, no to powiedziałbym, że tak jak wcześniej wspomniałem, to jest wóz transmisyjny bez wozu transmisyjnego. Na czym to polega? Więc zdalna produkcja, zdalna rejestracja polega na tym, że właśnie tylko niewielka część tego sprzętu studyjnego wyjeżdża na zewnątrz, właśnie te główki kamerowe, właśnie tylko część sprzętu dźwiękowego plus elementy, które służą do samego podłączenia tych kamer w miejscu docelowym, tym gdzie rejestrujemy. I następnie za pomocą łączy światłowodowych wykorzystujących infrastrukturę teleinformatyczną, te kamery są połączone z systemem studyjnym. I takie połączenie światłowodowe w przypadku właśnie Teatru Wielkiego, no to jest odległość rzędu 6-7 kilometrów po światłowodach, które mieliśmy do pokonania. A proszę powiedz mi, ile tych światłowodów było, bo to jest też bardzo ciekawe, że światłowody łączące Teatr Wielki ze Szkołą Filmową w Łodzi były zestawione, jak to się ładnie mówi, w jakiej ilości?
Każda z kamer potrzebuje dwóch włókien światłowodu, czyli ponieważ mieliśmy tutaj 7 kamer, no to około 14 światłowodów było potrzebnych. A oprócz tego jeszcze jest dźwięk, który był rejestrowany przez firmę Dux i panią Pawłowską i pana Tołwińskiego, specjalistów w tej dziedzinie. Czy wiesz, ile mikrofonów było użytych? No, słyszałem, że ponad 100, ale dokładnej liczby nie znam. Czyli można powiedzieć, że ten spektakl, ta opera była zarejestrowana w monumentalny sposób, tak samo jak sama opera jest monumentalna. Może warto tutaj powiedzieć, że trwa prawie 4 godziny razem z antraktem, a potem to było obrabiane i oczywiście skracane. Ty też montowałeś, przecież poprawiałeś ten materiał. Ile w sumie czasu zajmuje gotowy materiał sama opera? Ostateczna forma, która jest po rejestracji i po montażu, to są 2 akty po około 1,5 godziny. Czy to jest drogie? Czy to jest droga zabawa? Ile kosztują te wszystkie sprzęty i czy one są takie powszechnie dostępne? No, niestety sprzęt telewizyjny, szczególnie sprzęt wysokiej klasy, sprzęt o dużej rozdzielczości i sprzęt profesjonalny, no, jest bardzo drogą zabawą. Te zabawki są między innymi dlatego drogie, że muszą zapewniać niezawodność. Tutaj nie może być sytuacji takiej, że podczas właśnie rejestracji coś, brzydko mówiąc, się wysypie, coś nie zadziała, coś będzie przerywać, coś nie będzie kontaktować. Tutaj no właśnie cenę, którą się płaci, to jest właśnie głównie za niezawodność. No i oczywiście za bardzo wysoką jakość obrazu i dźwięku, którą te urządzenia umożliwiają te rejestracji. A tak już, czy możesz zdradzić, ile kosztuje jedna kamera? To były kamery jednej z japońskich firm, która to nam w szkole filmowej sprzedała sprzęt. Może nie będziemy o szczegółach opowiadali, ale żebyś powiedział, jakie to są rzędy wielkości, ile mniej więcej trzeba mieć, żeby kupić takie 4 kamery, jak tutaj były użyte, plus kilka kamer zrobotyzowanych, bo też takie były, kamery roboty, które same się obracały, nie potrzebowały operatora. Ile kosztują te miksery, ile kosztują rejestratory, jakie to są rzędy wielkości? No niestety są to koszta rzędu setek tysięcy złotych na jedną kamerę. Taka jedna kamera potrafi kosztować właśnie około 300-400 tysięcy. Do tego dochodzi jeszcze koszt optyki, czyli wysokiej jakości obiektywów, które są też potrzebne. I taki obiektyw może kosztować około 200 tysięcy. Więc jest to rzeczywiście niemało. Mikser wizyjny może kosztować około 300 tysięcy, więc są to rzeczywiście drogie zabawki. A teraz na końcu za taką kamerą stoi student, który nie zdaje sobie sprawy, bo tak było w tym przypadku, że studenci byli operatorami kamer, oni sobie nie zdają sprawy tak do końca, ile to wszystko kosztuje. Dla nich to jest sprzęt, który jest dostępny w szkole i można za jego pomocą zarejestrować jakieś wydarzenie. Pracowali też pracownicy szkoły filmowej w Łodzi, bo tu warto powiedzieć, że to dzięki całej armii ludzi to wydarzenie udało się zarejestrować. No, telewizja jest w ogóle grą zespołową. Tutaj możemy mówić właśnie o tym, że no, rzeczywiście bez współpracy tego całego zespołu jest po prostu niemożliwe. Tutaj jest cały łańcuch ludzi, który musi ze sobą współpracować, żeby taką rejestrację udało się wykonać. Proszę Państwa, my za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy, a teraz proszę posłuchajcie, gdzie można słuchać naszych podcastów i gdzie można je oglądać. A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na YouTubie oczywiście i na wielu innych platformach streamingowych. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. A my wracamy do naszej rozmowy, z panem doktorem Wojciechem Kubiakiem, głównym technologiem studia telewizyjnego ze Szkoły Filmowej w Łodzi, odpowiedzialnym za rejestrację, a potem montaż opery Krzysztofa Pendereckiego pod tytułem Raj Utracony. Ta opera, tak jak tutaj wspomniałem, była później poprawiana.
I jak wygląda proces produkcji czegoś, co potem będzie można oglądać w domach, czy to w postaci w streamingu, czy na płycie? Jak wygląda obróbka, dalsza obróbka tego materiału? No przede wszystkim trzeba dokonać selekcji materiału, ponieważ rejestrowaliśmy zarówno próby, jak i obydwie premiery, które w listopadzie miały miejsce, było to 24 i 26 listopada 2023 roku. I jak się okazało w procesie właśnie montażu, część materiału musiała być użyta naprzemiennie z tych właśnie dwóch czy trzech dni rejestracji ze względu na zarówno wartości artystyczne, według oceny właśnie dyrektora artystycznego. W jednym dniu to było lepsze, w drugim dniu to było lepsze i postanowiono użyć właśnie danych fragmentów z danego dnia i trzeba było to połączyć. To jest bardzo ciekawe, bo normalnie jak się realizuje film, to jest ważniejszy obraz, a tutaj jednak ważniejsza była muzyka. I reżyser Znaniecki, czy dyrektor artystyczny, jednocześnie dyrygent w Teatrze Wielkim, który odpowiadał za część muzyczną, czyli Rafał Janiak, oni tak naprawdę troszeczkę nas zdominowali, mam wrażenie. To znaczy, w przeciwieństwie do tego, co się zazwyczaj robi w filmie, tutaj, jak wspomniałem, ważniejsze było to, żeby było dobrze słychać. No więc tak, troszkę odwrócono taki tradycyjny tok produkcji, gdzie najpierw po montażu obrazu, prawda, zamyka się właśnie tę część obrazową i dopiero następuje udźwiękowienie, czyli dopasowuje się dźwięk do obrazu, no bo w dźwięku pewne rzeczy łatwiej jest ukryć. Natomiast my zostaliśmy postawieni przed znacznie trudniejszym zadaniem z tego względu, że właśnie ponieważ priorytetem była rejestracja dźwięku, dostaliśmy gotowy dźwięk, do którego musieliśmy dopasować obraz. No jak już wspomniałem, niestety ten dźwięk był zmontowany z różnych właśnie rejestracji. I w związku z tym no, spowodowało to kilka problemów, no, bo nie uda się dokładnie tak samo aktorowi stanąć jednego tak dnia, tak samo na przykład ruszać ustami jak właśnie w różnych dniach. Nie uda się dokładnie wykonać takich samych gestów, albo na przykład rekwizyt jest trzymany nie tą ręką. No i w związku z tym połączenie tych rejestracji z różnych dni, no, nastręcza sporo problemów potem właśnie, jeśli chodzi o ukrycie tego dla widza, żeby widz nie zorientował się, że ta właśnie tutaj zmiana została w ten sposób dokonana. No i potem taka płyta jest przygotowywana dla odbiorcy końcowego, bo tak naprawdę końcowym produktem miała być płyta Blu-ray, płyta DVD, chociaż nie tylko, prawda? Bo te materiały też trafią na wiele różnych platform streamingowych dla melomanów, dla osób słuchających muzyki, oglądających wykonania muzyki poważnej, muzyki klasycznej. Jak wygląda taka produkcja? Co się dalej dzieje z tym materiałem? No więc pierwszy etap to jest właśnie zazwyczaj etap montażu obrazu, następnie udźwiękowienie. Tu niestety było trochę inaczej, to znaczy najpierw było wykonane właśnie w zasadzie zgranie dźwięku. Dopiero my następnie pracowaliśmy nad częścią wizyjną, nad obrazem, dopasowaniem tego obrazu do zmontowanego już wcześniej dźwięku. Potem trzeba przygotować pliki do właśnie utworzenia wzorca płyty. Taki wzorzec płyty jest następnie przeniesiony do tłoczni. Tam jest wykonywana płyta, ale po drodze jest jeszcze wykonywane mnóstwo innych czynności. To znaczy na przykład ktoś musi opracować napisy podczas po montażu. No właśnie, bo to się, tym się różni opera od klasycznego filmu, że śpiewacy
najczęściej wykonują w obcym języku libretto, czyli tekst, który śpiewają. Mało tego, nawet gdyby był w języku polskim, to i tak jest mało zrozumiały, bo tak trudna jest linia melodyczna. I dlatego potrzebne są napisy na dole ekranu, subtitle tak zwane, jak to się mówi w gwarze naszej. I to niestety jest bardzo, ale to bardzo czasochłonne i łatwo się pomylić, prawda? Tak, te napisy muszą być dokładnie zsynchronizowane z tym, co się dzieje w dźwięku, ale mało tego, muszą też być precyzyjnie umieszczone w obrazie, no z tego względu, żeby na przykład ułamki ujęć nie wystawały na przykład poza, prawda, sklejkę montażową. Tak. Powiedzmy tutaj jeszcze, że ten podcast zostanie zaprezentowany w momencie, kiedy po raz drugi ta właśnie opera zostanie wystawiona i chyba już ostatni. A warto powiedzieć, że poprzednia taka okazja miała miejsce 35 lat temu. Więc opera Krzysztofa Pendereckiego Raj Utracony jest bardzo rzadko wystawiana, jest bardzo trudną operą, a chyba nigdy nie była wystawiona w takiej postaci, jak my żeśmy ją zarejestrowali, ponieważ to jest bardzo, no bardzo długie i trudne do wykonania. To stawia bardzo wysokie wymagania przed wykonawcami, nie tylko przed muzykami, ale przede wszystkim przed śpiewakami operowymi, przed osobami, które muszą powtórzyć bardzo trudne melodie. Myślę, że warto byłoby wrócić do tego zapisu i tutaj może warto powiedzieć też, że nasza praca zostanie zaprezentowana w szkole filmowej. Już mamy takie zapewnienia pani rektor Mileni Fidler, której tutaj chcielibyśmy bardzo podziękować za pomoc, za umożliwienie tego eksperymentu, bo co by nie mówić, to był eksperyment. I opera zostanie zaprezentowana w szkolnym kinie. Tak, mamy takie zapewnienie właśnie, więc no, cieszymy się na to, że będzie można ten właśnie wynik naszej pracy obejrzeć na dużym ekranie. Ja tylko jeszcze ze swojej strony powiem, że filmowanie opery, a to szczególnie jest takie, to są takie dwa słowa dla studentów, bardzo się różni od filmowania i pracy kamery w filmie fabularnym chociażby. Zupełnie inne reguły obowiązują w przypadku takich właśnie przedstawień muzycznych, przedstawień baletowych, bo też balet był bardzo obecny w tym przedstawieniu. Monumentalna scenografia wystawiona, scenografia, która była częścią tego spektaklu, wymagała też bardzo dużych technicznych od nas umiejętności, żeby ją w odpowiedni sposób pokazać, bo teatr ma to do siebie, że to jest ciemne miejsce, mało światła i trudno się rejestruje. Ale wszystko się udało. No i co? Myślę, że to... Jeszcze jedno chciałem dodać po prostu, że podczas rejestracji, może bo wcześniej może tak o tym jeszcze nie wspominaliśmy, podczas rejestracji towarzyszył nam też właśnie dyrygent, drugi dyrygent, kierownik muzyczny, pan Marcin Mirowski właśnie. I siedział z nami w rejestrerce z partyturą, podpowiadając nam właśnie, który z wykonawców za chwileczkę na przykład się będzie właśnie odzywał, co dawało nam szansę przygotowania właśnie operatorów i przygotowania właściwego ujęcia do rejestracji. Bo ta scenografia i w ogóle inscenizacja była bardzo bogata, a w związku z tym, gdybyśmy nie mieli takiej podpowiedzi, nie zdążylibyśmy tego sfilmować. Tak dużo rzeczy się działo na scenie. Tak dużo się działo muzycznie, ale też bardzo dużo rzeczy działo się pod względem choreografii i baletu, który tam występował. Także mogę powiedzieć, że taka metoda, którą wielokrotnie widziałem w innych miejscach, na przykład w telewizjach, gdzie Avista ktoś próbował zarejestrować taki spektakl, taka metoda się nie sprawdza. Nie sprawdza się w ogóle. Dziękuję Ci, Wojtku, za to spotkanie. Dziękuję za wspaniałą pracę, którą wykonałeś. Podjąłeś wyzwanie. Myślę, że wszystko się udało. Zapraszam Państwa. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie na pokaz, w którym weźmie też udział przedstawicielstwo. Przedstawiciele wezmą z Akademii Muzycznej w Łodzi i nie tylko, ponieważ jest to wielka rzecz dla środowiska akademickiego, środowiska muzycznego, żeby taką właśnie operę zobaczyć, również zarejestrowaną w postaci nagrania prezentowanego w kinie. Zapraszam Państwa serdecznie. Dziękuję Ci, Wojtku, za spotkanie. Dziękuję.
To był podcast Filmowa Migawka. A ja żegnam się z Państwem. Przypominam, że nasza dzisiejsza rozmowa dotyczyła inscenizacji i zarejestrowanej opery Krzysztofa Pendereckiego, opery, która została wystawiona w Teatrze Wielkim w Łodzi, a zarejestrowana dzięki studentom Szkoły Filmowej oraz techników i inżynierów, w tym Wojtka Kubiaka, który ze mną rozmawiał, zarejestrowana i trafi na ekrany, będzie można ją oglądać już niebawem. Zapraszam serdecznie na następne odcinki podcastu Filmowa Migawka. Żegnam się z Państwem i do usłyszenia i zobaczenia na portalach i w systemach streamingowych. Żegna się z Państwem Sławomir Kalwinek. To był podcast Filmowa Migawka.